Dawno, dawno temu, ze siedmioma górami, ze siedmioma lasami i ze siedmioma rzekami leżała pewna wierzbowa kraina. Ta leśna, tętniąca magią i życiem prowincja przez okolicznych mieszkańców potocznie nazywana była krainą płaczących wierzb, a to za sprawą rozległych lasów, w których porastały wierzbowe drzewa. I chociaż płacząca wierzba z reguły kojarzy się ze smutkiem, wierzbowa zatoczka była miejscem wielkiej szczęśliwości. Jej mieszkańcom niczego w życiu nie brakowało. Nigdy nie zaznali klęsk czy wojen, nie wiedzieli, co to choroby. Dni upływały im niczym w pięknej bajce. Jak w każdym królestwie, i ta kraina miała swojego króla i królową. Parę przemiłych staruszków o złotych sercach. Król Albert i królowa Sonia mieli jednego syna, księcia Maxa. Ów książę znany był wszystkim poddanym jako nieustraszony rycerz i łowca. Jak na księcia przystało, nie przeszkadzało też, że był nieziemsko przystojny. W całym królestwie krążyły plotki rozsiewane przez młode niewiasty, że jego gorące pocałunki roztopiły serce niejednej zatwardziałej niewiasty. I chociaż złośliwa i ewidentnie zazdrosna męska część królestwa mówiła o nim bawidamek, nikt nie śmiał zaprzeczyć, że książę Max był honorowym mężczyzną, zawsze oddanym swojemu ludowi, zapewniającym silne męskie ramię i bystry umysł potrzebującym. Pewnego słonecznego poranka, na dzień przed 28 urodzinami księcia, do jego sypialni zapukała królowa Sonia. Przyglądając się swojemu ukochanemu synowi, królowa głośno westchnęła. Synku, wiesz, jak bardzo ja i twój ojciec jesteśmy z ciebie dumni. Jesteś całym naszym życiem. Królestwo wierzbowej zatoczki nie mogło mieć lepszego następcy tronu. Ale mimo to, razem z królem martwimy się o ciebie. Jutro twój wielki dzień. Twoje 28 urodziny. A ty ciągle nie wybrałeś godnej naszego nazwiska żony. Twoje serce musi być takie samotne. Po dłuższej, niezręcznej ciszy i skrzywionej minie księcia Maxa, królowa postanowiła kuć żelazo, póki gorące. Jej ukochany Max musiał wreszcie zrozumieć, że nie chodziło już tylko o jego uczucia, ale o przyszłość całego królestwa. Synku, ja i ojciec nie będziemy żyć wiecznie. Mamy już swoje lata. Naszym największym marzeniem jest doczekać synowej i upragnionych wnuków. Mamo,
odparł zrezygnowany książę Max. Gdyby to ode mnie zależało, już dawno słyszałabyś tu pod małych stópek po królewskich komnatach. Już dawno tuliłabyś do serca ukochanego wnuka, ale to nie takie proste. Nie mogę ożenić się, bo tego wymaga ode mnie stanowisko. Zrobię to tylko i wyłącznie z prawdziwej miłości. Chcę takiego małżeństwa, jakie macie z ojcem. Nic pomiędzy nie wchodzi w grę. Póki co, moja wybranka serca dobrze i skutecznie się przede mną ukrywa. Ale nie trać nadziei, w końcu ją odnajdę, a ty doczekasz upragnionych wnucząt. Królowa z wielką ulgą posłała swojemu synowi promienny uśmiech i przytuliła go do siebie. Synku, odparła, myślę, że najwyższy czas, by troszkę pomóc szczęściu. Z okazji twoich urodzin przygotowałam wyjątkową listę gości. Na widok skrzywionej miny syna królowa pospieszyła. Proszę, nie odmawiaj mi tego i nie gniewaj się na swoją starą matkę za jej swatanie. Zanim mi odmówisz, posłuchaj mnie uważnie. Jutro do wierzbowej zatoczki przybędzie 7 wyjątkowych księżniczek. Wszystkie piękne i podekscytowane spotkaniem z tobą. Wszystkie przybędą specjalnie dla ciebie z najodleglejszych zakątków świata. Zostawię ci listę ich imion i to, co udało mi się o nich dowiedzieć. Kocham cię, synku, i pamiętaj, do niczego cię nie przymuszamy. Prosimy tylko o to, byś otworzył serce i umysł na tą okazję. A kto wie, może na tej liście znajduje się imię przyszłej królowej wierzbowej zatoczki. Po takim przemówieniu książę jedynie pokręcił zrezygnowanie głową, pocałował mamę w policzek i kiedy miał pewność, że nikt mu nie będzie przeszkadzał, usiadł przy swoim biurku, wziął do ręki listę kandydatek i zaczął czytać. Ariel, pieszczotliwie nazywana przez bliskich małą syrenką, jest córką podmorskiego króla Musz Trytona. Znana ze swojego pięknego głosu, zamiłowania do tańca i temperamentu równie gorącego jak kolor jej włosów. Bella. Najmłodsza z sześciorga córek genialnego wynalazcy. Bella, podobnie jak Ariel, robi to, na co ma ochota.
dla ludzi w swojej francuskiej wiosce jest wielką tajemnicą. Całymi dniami albo zanurza się w marzeniach, albo czyta. Książki to jej wielka miłość. W głębi duszy pragnie przygód i niespodzianek, o jakich z zamiłowaniem czyta. Elsa, starsza siostra księżniczki Anny i pierwsza w kolejce do objęcia władzy w królestwie Arendelle. Na pierwszy rzut oka sprawia wrażenie bardzo opanowanej, ale w rzeczywistości żyje w wielkim strachu, gdyż skrywa ogromną tajemnicę. Jest wrażliwa i ma dobre serce. Ponad wszystko kocha swoją siostrę Annę. Mulan. Pochodząca z odległych Chin, ta piękność nie ma przyziemnych zainteresowań jak większość kobiet. Uwielbia bowiem sztuki walki, jeździć konno na ukochanym czarnym rumaku. Chociaż jest bardzo odważna, czuje się lekko zagubiona w świecie. Momentami potrafi być niezdarna. Nikogo na świecie nie kocha tak bardzo, jak własnego ojca. Pocahontas, córka wodza mieszkającego w osadzie Indian w Ameryce, jest ulubienicą ojca. Piękna, ciekawa świata, wrażliwa i pełna energii. Ponad wszystko ukochała świat zwierząt i przyrodę. Rozpunka.
księżniczka o magicznych złotych włosach. W młodości porwana przez chciwą staruszkę, która ukrywała ją przed światem i wychowywała jak własną córkę. Jej najlepszym przyjacielem jest pewien nadopiekuńczy kameleon. Rozpunka jest połączeniem łagodności i dzikuski, w najlepszym tego słowa znaczeniu. Śnieżka. Urodzona w rodzinie królewskiej. Jej matka umarła niedługo po jej urodzeniu. Choć wychowana bez matki, jest wrażliwa i delikatna. Lubi śpiewać, tańczyć, gotować i uwielbia wszystkie zwierzęta. Zawsze ma pozytywne spojrzenie na świat. Każdy, kto ją widział na własne oczy, powtórzy to samo, że ma usta czerwone jak krew, cerę białą jak śnieg i włosy czarne jak heban. Marzy o przyjaźni i wielkiej miłości. Książę Max, pod wielkim wrażeniem opisu wszystkich dam, przez chwilę siedział bez ruchu zadumany, po czym wstał, otworzył drzwi i biegnąc królewskimi korytarzami w stronę królewskiej sypialni i oddalającej się mamy, zawołał: mamo, to kiedy możemy spodziewać się pierwszych gości? Bo muszę jeszcze zdążyć odwiedzić Golibrodę i królewskiego krawca.